Witajcie kochani w kolejnym odcinku projektu 5D, w wyjątkowym odcinku, odcinku finałowym. Tak jak było zapowiadane, będzie wielka i prawdziwa petarda. To, co zrobiła Agnieszka, to, co osiągnęła, to, jak się zmieniła, to po prostu, uwierzcie mi, ja nie mam słów. Jej zmiana wizualna, zmiana figury, zmiana wyglądu buźki, zmiana fryzury robiona przez Tomka Szmita i Andrzeja Wierzbickiego. Po prostu naprawdę jest na co popatrzeć, jest się czym zachwycać i sami zaraz to wszystko ocenicie. Zobaczycie Agnieszkę w nowym jej wydaniu. Nie tylko fizycznym, również psychicznym. Agnieszka jest po prostu teraz niesamowitą, piękną, cudowną kobietą. Ale sami ocenicie, sami zobaczycie. Mam nadzieję, że też wam się będzie podobać, że będziecie pod tak olbrzymim wrażeniem jak ja. Czekam na wasze uwagi, na wasze komentarze. Zaczynajmy. Agnieszko, po prostu petarda. Dziękuję. Ja wiem, jak wyglądasz, wiem, jak się zmieniałaś, ale uważam, że chyba macie to samo zdanie, co ja, bo ja mam wręcz łzy w oczach. Po prostu twoja przemiana. Wiecie, jak wyglądała Agnieszka wcześniej, jak wygląda teraz od zmiany całkowitej, zmiany sylwetki. No po prostu obróć się, Agnieszko, aż tutaj jeszcze raz wszystkim, jak wygląda z każdej strony. Zmiana buzi, zmiana fryzury, po prostu no petarda dla mnie totalna. Agnieszko, dla ciebie za cały trud, za twoją wytrwałość i ciężką pracę od wszystkich tutaj naszych organizatorów, sponsorów, oby zostało to zmienione życie, że tak powiem, całe z tobą już na zawsze, a myślę, że to będzie takie uwieńczenie. Sprawdzimy, jak moja ciężka praca była. Oceniona. Oceniona przy jury i wszyscy byli. Może ci pomogę, ci potrzymam to. Wow, wycieczka do Paryża. Dziękuję bardzo, dziękuję Magda. Dziękuję. Zastanawiam się właśnie, kogo zabierzesz po waszą wycieczkę dwuosobową. Czy męża, czy nowszy model, bo wiesz, to już jest kwestia dla ciebie, tak, do rozpatrzenia. Do Agnieszko, zaraz myślę sobie, pokażemy wszystkim tym, co nie wiedzieli, jak wyglądasz. Za chwilę będą mieli okazję poznać ciebie 4 miesiące, 5 niecałe miesięcy do tyłu. Pokażemy ciebie w tak przepięknej stylizacji, w stylizacji sportowej, w stylizacji codziennej. I chyba chwilkę na ten temat jeszcze porozmawiamy, żeby wszyscy wiedzieli, jak do tego doszło. Cześć, jestem Agnieszka. Mamą, jestem córki 17-letniej, żoną. Obecnie nie jestem na rencie, troszeczkę kontuzja nogi mnie unieruchomiła, jednakże cały czas walczę i rozwijam się, robię różne szkolenia, asystenta zarządu, gdzieś próbuję. Mam nadzieję, że jak tylko mi pozwolą wrócić na rynek pracy, wrócę już pełna wtedy pięknego wyglądu, sprawna i że wtedy powiedzą tak, to jest, pani się nadaje tu, czy do tej pracy, czy do tej pracy. I na pewno będę pewniejsza, nie? Będąc tydzień temu u lekarza, usłyszałam przytyjąc po sterydach znowu 4 kilo, powiedział, że muszę się przyzwyczaić do tego, że ja będę tyła. No, z tego wiem, że no, są, powinny być pomocne, ja sobie nie radzę, a od lekarzy słyszę, no będzie pani tyła, będzie pani gruba i nikt mi nie chce pomóc, tylko mówi, że tak ma być. No. A nie zalecają jakiejś specjalnej diety? Zalecają i teraz, bo od 2 lat dopiero dowiedziałam się, że mam tarczycę też z Hashimoto i oporność metaboliczną, ale wiem, że no są diety, które wyprowadzają tak ciężkie przypadki jak ja, no ale niestety... Nie jest podstawą czegokolwiek. Ale lekarze w sumie tak trochę, nie chcę powiedzieć, że bagatelizują, oni się zajmują chorobą, a nie tym, jak ja się czuję, tak? Oni tu, żeby im się cyferki zgadzały, żeby wyniki były w miarę,
a jednak tutaj trochę ta zostawiona jestem sama sobie, nie? Powiedz w takim razie, co chcesz osiągnąć dzięki udziale w naszym projekcie? No chcę na pewno nauczyć się zdrowo odżywiać. Chcę zacząć funkcjonować normalnie. To jest wstyd, że mając 40 lat, ja tego się jeszcze nie nauczyłam, tak? Bo córkę uczę, a siebie nie uczę, ale mam nadzieję, że najdę na ten kierunek, gdzie później mnie już będzie przeprowadzał, że to nie będzie dieta, tylko po prostu sposób zdrowego odżywiania. Dokładnie. Żadna dieta, każda nie, dieta nie. jest tylko i wyłącznie. Bo ona się kończy, ja mam już przykład. Dokładnie. Powiedz mi, jeżeli się spotykamy za te 4 miesiące, w 5 miesiącu, kogo ja tutaj zobaczę? No, fajną, szczupłą łaskę. Zdrową, pewną siebie i po prostu będę już wiedziała, jak dalej mam sobie poradzić sama, tak? Kończę godzinny trening na bieżni dla potwierdzenia. Jest ostro, jestem cała mokra, ale warto. Cześć, jestem właśnie na siłowni, zaczynam ćwiczyć, czuję się bardzo dobrze, jest fajnie, mam dużo siły, jest dzisiaj już całkiem inaczej, mogę góry przenosić, dzisiaj będzie cardio, super trening z moją trenerką. Dzięki, pozdrawiam. Cześć Magda, właśnie kończę trening godzinny, godzina na bieżni. Jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Muszę dać z siebie wszystko. Po tak wykonanej pracy, po tym wszystkim, co przeszłaś, myślę, że zasłużyłaś na to, żeby sobie zjeść przepyszne danie. Jesteśmy dzisiaj gośćmi restauracji Lwia Brama. Bardzo pyszne jedzenie, przepiękne otoczenie, Ostrów Tumski, Wrocław, miejsce, które kocham, przynajmniej ja je uwielbiam. No ale generalnie brak słów po prostu moim zdaniem i tutaj nie ma co za dużo powiedzieć. Trzeba pozostawić, myślę, naszym widzom ocenę tego, jak wypadło, jak się zmieniłaś, no dla mnie, ja uważam, że zmiana jest naprawdę niesamowita. Może powiedz, co ty sądzisz na ten temat, bo tylko mówię ja. Tak, ja no jestem pod ogromnym wrażeniem, moja ciężka praca, która stopniowo narastała. W dzisiejszym dniu, jak zostałam pomalowana, ubrana, no to całokształt wyszedł taki, że wiem, że ta praca nie poszła na marne, że zostanie teraz ze mną. Ja, która mogę już jeść prawie wszystko, super, super chudne i dalej jestem zachwycona diety, to jest już mój sposób żywienia. Dokładnie, jeszcze raz podkreślmy, to nie była dieta głodowa, Agnieszka jadła non-stop, na pewno jadła dużo więcej niż przed dietą teoretycznie. Jak widzicie, można wyjść do restauracji, można żywić się w restauracji, jemy tak naprawdę wszystko, w momencie kiedy już ta waga jest na odpowiednim poziomie,
to nie ma wielkich problemów, bo jak odpowiednio się dobierze, to można jeść wszystko. Dieta, zmiana sposobu żywienia, jedzenie dużych ilości przede wszystkim, nie głodzenie się, tylko dużych ilości, ruch, który jest niezbędny. Do tego zwróćcie uwagę na Agnieszkę, jak wygląda jej buzia. No, moim zdaniem 10 lat mniej to jest tak niewyjęte. Zmiana lekka stylizacji, fryzury, zabiegi drobne na twarz, bo tu nikt operacji plastycznych nie wykonywał. Zobaczcie, widzicie Agnieszkę w różnych stylizacjach, sportowej, eleganckiej. Sami widzicie, tu nie ma zwisów skórnych, o co bardzo często pytają. To jest tylko systematyka, odpowiedni sposób żywienia, zdrowy, który nam też pomaga w obkurczaniu skóry, trochę zabiegów, one są teraz ogólnie dostępne. Tak, naprawdę tak. Nie jest dużym problemem, żeby o siebie zadbać, żeby zadbać o tą skórę, żeby zmienić troszeczkę wygląd buzi, który wiadomo, gdzie mamy tych kilogramów więcej, wygląda troszeczkę inaczej, chudniemy, to też z buzią musimy sobie poradzić. Już nie mówiąc o zmianie fryzury, która no też po prostu nadała taką kropkę nad i, jak to słusznie Tomek powiedział, lekkości i wszystkiego. No ja uważam, że po prostu zmiana jest genialna i każdy, uwierzcie, to nie musi być zmiana tak medialna jak Agnieszki. Każdy, ile osób u nas w projekcie jest, który przechodzi właśnie takie zmiany na co dzień. Tylko trzeba być wytrwałym, dążyć do celu, mieć określony cel i codziennie do niego dążyć. I każda z Was może, naprawdę każda. Tu nie trzeba być nie wiadomo kim i nie wiadomo czego robić. To są po prostu codzienne rzeczy, które trzeba tylko wyłącznie powtarzać. Tak. Jaką masz radę Ty, Agnieszko, dla naszych widzów? Żeby się ludzie nie zniechęcali, że na początku może być ciężko, czy nawet nie chcą spróbować, po prostu tygodnia na tydzień robimy się coraz odważniejsze, coraz bardziej chcemy dążyć do naszego celu. No ja z tygodnia na tydzień bardzo nie że się zniechęcałam, tylko tym bardziej, bo były takie postępy, że no dla mnie, mówię, dla mnie to już jest sposób odżywiania i ja już, no które inną drogą bym nie chciała iść, po prostu ta mi bardzo odpowiada. Tutaj jeszcze bardzo ważną rzeczą u Agnieszki, ci co pamiętają, jak nie, zapraszam do pierwszych naszych odcinków, gdzie Agnieszka była w pełni przedstawiana. Agnieszka ma bardzo dużo schorzeń, które wszystkim wydają się, ja już jestem chora, przykro mi, nie schudnę, typu tarczyca, oporność metaboliczna i wiele innych. Nie jest to prawda. To nie jest żadną przeszkodą. Wiadomo, że schorzenia muszą być leczone, muszą być pod opieką specjalistów i lekarzy, ale nie wyklucza to, że można tak pięknie wyglądać jak dzisiaj Agnieszka. Że schudła 25 kg przez niecałe 5 miesięcy, bo troszeczkę więcej niż 4 miesiące. Jak bardzo się zmieniła, jak wygląda na twarzy. No to jest po prostu, sami widzicie, tutaj nie ma co opowiadać. Zmiana jaka przeszła, widzicie. I można, wystarczy tylko chcieć. I pamiętajcie, każdy z Was może. Jak widzicie, można wszystko, trzeba tylko chcieć. Zapraszam Was serdecznie oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Będzie coraz więcej się działo. Uwaga, uwaga, teraz zaczynamy niebawem kolejną edycję. Każdy będzie mógł mieć szansę, będzie ogłoszone na naszych social mediach, na Facebookach, Instagramach. Nabór do kolejnej edycji. Bądźcie odważni, wystarczy w siebie uwierzyć i tylko chcieć. A resztę my już zrobimy. Więc subskrybujcie, bądźcie czujni i aktywni. Zapraszamy również do udziału w projekcie co na co dzień. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Czy ja, czy Agnieszka, czy osoby z nami współpracujące, zawsze jesteśmy dla Was. Odpowiemy na każde pytanie, pomożemy. Do zobaczenia w projekcie.